Ojciec występuje w oczach dziecka jako absolutny władca i absolutny sędzia. Antoni Kępiński. Genialna piosenka o nim i o jego kłopotach. Rozmowy był taki, że mógł zawsze szeszczeć. Zrobiłem już jeden potop, mogę zrobić go raz jeszcze. Się bucha. Kogo? O, przepraszam, ale byłaby to największa kasza na wszystkich kaszan. Może da się coś zrobić, nie wiem, coś naprawić. Mów do rzeczy, synu, już mnie to nie bawi. Może ludzie nagle zaczną żyć w zgodzie ze sobą. Jaką mam pewność? Musisz wierzyć mi na słowo, ale może być dobrze. Szanse mamy ciągle niezłe. Dobrze, dam ci spokój, ale jeszcze się odezwę. Odłożył slikawkę, a ja chciałbym wiedzieć móc to. Co ja mam robić, żeby uratować ludzkość? Więc ludzie, zróbmy coś, żeby świat był lepszy. Bo on zadzwoni i znowu mnie opieprzy. Też nie jest najlepiej. Też nie jest najlepiej. Czuję się samotny. Tak rzadko trafia się. Tak rzadko trafia się człowiek. U mnie też nie jest najlepiej. U mnie też nie jest najlepiej. Czuję się samotny. A na koniec powiedział: prześpię się i zapomnę. Mam własne życie, własne, smutne, łachmaniarskie życie już na zawsze. I zapadła martwa cisza. Jesteśmy znany, strony Wisły, zna przeciwna. Mamy swój fason i swój własny szyk. Czy nam na wód nie brak, lubimy pobić piwka. Wtem nie dorówna nam warszawski żaden łyk. Rzuć bracie plagę i chodź na Pragę. Weź grubą lagę, Mełonik tyś. Zobaczysz plagę, dziewczynki nagie. Każda na wagę ma to co pisz. Wyleła magę i babę jagę. U nas się bierze wód się wergo i zakar. Więc podnieś flagę, weź na odwagę i chodź na Pragę po trudu na par. Rzuć bracie blagę i chodź na Pragę. Weź grubą lagę, Mełonik tyś. Zobaczysz plagę, dziewczynki nagie. Każda na wagę ma to co pisz. Wyleła magę i babę jagę. U nas się bierze pod się wergo i zakar. Więc podnieś flagę, weź na odwagę i chodź na Pragę, podnu na par. Historia Bazaru Różyckiego sięga lat 70. XIX wieku, kiedy Julian Józef Różycki, pochodzący z żydowskiej rodziny warszawski farmaceuta, zaczął skupować na Pradze liczne parcele wraz z budynkami między ulicami Targową, Ząbkowską, Brzeską i Kępną. W czasach PRL-u bazar był oazą wolności handlowej, kantorem wymiany walut, kasynem gry, salonem mody, a także szczególnym miejscem w Warszawie, gdzie można było bardzo dobrze zjeść. Był zakochany złodziej, okradał niebo z gwiazd, rabował słońcu złoto i księżycowi blask, a wszystko robił po to, bo chciał na pomysł paść, jak jednej małej pani, jej małe serce skraść, nie mógł sobie rady dać. Tu kupowało się wszystko, czego nie potrafił zapewnić tak zwany handel uspołeczniony, czyli najmodniejsze ubrania, obuwie oraz wszystkie inne towary, które wtedy były absolutnie niedostępne w sklepach państwowych. W pierwszym okresie przemian ustrojowych w Polsce nastąpił gwałtowny rozwój drobnej przedsiębiorczości. Kto żyw i zdrów,
Ten wystawiał łóżko polowe na ulicę i handlował czym tylko się dało. Było tu tłoczno, gwarno i bardzo kolorowo. Magia tego miejsca zaczynała się tuż po przekroczeniu Wielkiej Bramy. Pod jego wejściem zbierali się dźwięciarze, którzy często na Różycu dorobili się swoich potężnych majątków. Od strony ulicy Ząbkowskiej mieściła się tak zwana Alejka Złodziei. Tam można było kupić broń, fałszywe dokumenty oraz wszystkie inne bardzo wówczas pożądane i nielegalne towary. Na bazarze kwitł hazard, a jego miłośnicy mogli się tu skutecznie wyleczyć z tego zgubnego nałogu, grając na bęklu w trzy karty. Ludzie tracili tu fortuny. Bęklarze prowadzący grę nawoływali chętnych szybkiego zarobku krzycząc: grę odstawiać, bombardować i bankiera nie żałować. Gra w bękla była podobna do gry w trzy karty, a nazywana była tak dlatego, że odbywała się na odwróconym do góry nogami koszu na śmieci lub stołku. Zasady były bardzo proste. Z trzech kart należało wskazać tę jedną właściwą. Celny wybór premiowany był szybką gotówką. Bęklarze mieli jednak swoje sposoby na to, by gra nie była uczciwa. Podstawieni wspólnicy robili typowe przedstawienie, w którym na oczach zaciekawionych gapiów wygrywali podczas kolejnych rund w bęka. Całe to show było jedynie po to, by skusić i naciągnąć ciekawską publikę na kolejną grę i oskubać ją z gotówki, jaka znajdowała się w ich kieszeni. Kandydatów do ogrania nie brakowało. Byli tacy, którzy przyjeżdżali tu zapłacić gotówką za zamówiony samochód albo kupić inne towary luksusowe, ale finalnie wychodzili z bazaru bez grosza przy duszy. Polacy bękla i wszystkich trików z nim związanych nauczyli się od chłopaków za wschodniej granicy, których ówcześnie na Różycu bywało bardzo wielu, a byli to między innymi Wiktor Fishman, rezydent białoruskiej mafii, czy Nazar R., pseudonim Niedźwiedź. Fach w grze w bękla wraz ze swoimi rosyjskojęzycznymi rekieterami przekazywali także późniejszej Tuzie w warszawskim świecie przestępczym, jaką niewątpliwie był Jacek D., pseudonim Dreszcz. Tłum kupujących przyciągał przestępców i sielskie życie wiedli na Różyckim bazarowi kieszonkowcy, którzy niejednego klienta oskubali z portfela. Tu też przychodzili w poszukiwaniu swojej własności mieszkańcy Warszawy i okolic, którzy wcześniej padli ofiarą włamywaczy. Często udawało się tu odkupić skradziony wcześniej cenny rodzinny przedmiot. Można tu było zjeść świetne flaki po warszawsku, świńskie ucho czy ogromnego kotleta schabowego. Słynne pyzy z Różyca stały się kultowe, bo nigdzie indziej nie smakowały one tak jak tutaj. Jeszcze na początku lat 90. ubiegłego wieku bazar nadal przeżywał rozkwit. Sytuację zmienił zasadniczo fakt powstania targowiska na Stadionie Dziesięciolecia, który diametralnie odebrał Różycowi większość klienteli. Olbrzymi wzrost działalności przestępczości zorganizowanej w latach 90. doprowadził do sytuacji, w której bazar Różyckiego stał się miejscem szczególnego ryzyka o charakterze kryminogennym. Swoje przestępcze kariery zaczynało w tym miejscu wielu przyszłych gangsterów, o których będzie głośno w całej Warszawie. Jednymi z nich byli Jacek i Cezary Dreszowie. Pochodzili ze starej ulicy Stalowej. Stary Dreszcz wywodził się niemal z samego serca praskiej patologii. Należał do typowych przedstawicieli dawnej recydywy, której mir pozwalał skupiać wokół siebie ambitnych i młodych watażków żądnych przygód na mieście. Witamy Państwa bardzo gorąco i bardzo serdecznie. Proszę Państwa, rok 1986 króluje nam już niepodzielnie. Mówiło, że zawarłeś
trzeba powiedzieć, że spotykała się tam w pewnym okresie cała elita warszawskiej i podwarszawskiej recydywy. Także wtedy nie można było jeszcze mówić o podziałach na konkretne grupy, tylko byli po prostu recydywiści, którzy się nawzajem szanowali, współdziałali. Między innymi Masalski oraz handlowali na praskim przybytku szpilkami ukradzionymi z Mary. Oczywiście elitę bazaru stanowiły węgle, czyli te popularne trzy kubki lub trzy karty. Jeżeli chodzi o bankier, to działał zarówno Węgiel Otwocki, bardzo mocny był też Emerytowski, no i oczywiście Praski, w którym działał słynny Dreszcz. Jeżeli chodzi o sam bankier, często się można spotkać z takimi pytaniami, czemu ludzie się nadzierali, prawda? No, trzeba powiedzieć, że mało kto w tamtych czasach wiedział, na jakich zasadach funkcjonował ten bankier. Dzisiaj jesteśmy mądrzejsi, bo pojawia się wiele publikacji, wielu przestępców pisze książki, mamy dostęp do internetu. Natomiast wtedy no to łatwo było kogoś wkręcić. W latach 80. nie istniał jeszcze podział na grupy przestępcze. Najbardziej znani kryminaliści z Warszawy i okolic świetnie znali się z puszki, a towarzysząca im legenda powodowała, że z łatwością chłonęli pod skrzydła bandycki narybek, tworząc podwaliny pod późniejsze przestępcze organizacje. Jeżeli chodzi o to, kto z Pruszkowa, z Pruszkowskich handlował na bazarze Różyckiego, no to trzeba powiedzieć, że kasetami ten handlował Zbynek. Potem też stanął na bęku, co dla niego stanowiło szczyt marzeń. W późniejszym czasie zabrał swoją grupę, ewoluował i stał się już takim typowym troszkowskim monsterem. Praga zawsze była bliska mojemu sercu, z uwagi na fakt, że moja rodzina właśnie stamtąd pochodzi, a dokładnie z ulicy Kawęczyńskiej, gdzie znajdowało się mieszkanie mojej babci. Jest dosłownie przecznica od sławnego bazaru Różyckiego. To właśnie ten bazar odwiedzałem będąc młodym szczylem na wagarach. Uwielbiałem przyglądać się miejscowym chłopakom w trakcie, kiedy robili kolejnego jelenia na wajchę lub trzy karty. Z ukrycia podglądałem, jak miejscowe urki obrabiali nieświadomych klientów, niekiedy z dorobku całego życia. Widziałem na własne oczy płacz i lament wienabej i jednocześnie uśmiech chłopaków z bękla, którzy potrafili na jednym numerze wyciągnąć roczną pensję robotnika. Byłem pod niesamowitym wrażeniem, że można tak żyć i nikogo i niczego się nie bać. Pech chciał, że ja poszedłem podobną drogą, a metodę na wajchę czy trzy karty traktowaliśmy już z przymrużeniem oka jako wysoce archaiczną. Za 200, jeżeli jest piłka, płacę panią 400, jeżeli piłki nie ma, wygrywa ja. Zgadzacie się na to? Tak, nie chcecie na to albo na to? To tak kosztuje jeszcze 200-800 płacę. Pani chodź, pani trzyma. Pani trzyma. Chwileczkę, jeżeli jest piłeczka, dostaję pani 1200, pan 1200. Jeżeli piłki nie ma, wygrywam ja. Czy się na to zgadzacie? Tak. A nie chcecie na to? Nie. Albo na to? Nie. A może wycofać się chcecie? Wziąć to? Tak. Kurde, co pani podniosła teraz? Puścili się, a ja zamieniam. Chwileczkę, proszę pana. Tak. Nie. A zaraz. Zamieniam. Proszę pana, zaraz, do ilu pani zrywacował do sobie? Do 5000. Trzeba się patrzeć. Cały czas jak piłka, jak pusta po pierniczy z takim tym. 500, proszę bardzo. 500, śmiało. 500 młodych. Chwileczkę, nie chcecie na tą, albo na tą, bo będzie muszę przejrzeć, czy mam taką ustawkę. 100, 200, 300 jest 900, 150 euro i 300 to jest 600, 900. Czyli tak. Płacę 1800 za tą, tak? Nie, za tą. Panie, lepiej na tą? Za tą. Do góry proszę. No napuściliście teraz kurwa. Wszyscy krzyczą wam w środku, a wy puszczacie. Proszę pana, jak się gra, trzeba mieć za co, jak się nie ma, to ja nie płacę, cały czas tłumaczę. Pusta, czysta jest przegrana, nie tylko jak ta jedna malowana. Raz, dwa, mieszkańcy nie narzekają w zasadzie na podstawową sieć handlową. Jedyny mankament to brak lokali gastronomicznych. Z tym większą radością powitano otwarcie w nowym pawilonie dużego baru mlecznego, który otrzymał nazwę Jaśko. Bazar Różyckiego był swoistym punktem zbornym
dla całej przestępczej Warszawy, bo handlowało się tu dosłownie wszystkim i to niekoniecznie legalnym. Bazar był podzielony na kilka stref wpływów. Rembertowski, Otwowski, Praski i oczywiście Pruszkowski, w której działał Dreszcz, czyli jeden z ostrzejszych pruszkowskich wataszków. Nawet jeśli ktoś nie stał na praskim bęklu, to i tak regularnie odwiedzał towarzystwo, które tam latało i pewnie dlatego Różyc był dla mnie tak bardzo magicznym miejscem. Bywali tu wszyscy. Bardzo często krzyżowały się ścieżki wielu legend polskiego świata przestępczego lat 80. Dlatego też właśnie robiąc ten materiał, ten film, mieliśmy ogromną frajdę odwiedzić to miejsce ze 150-letnią tradycją, warszawską historią i unikalnym klimatem. Nigdzie indziej nie czuło się tak specyficznej atmosfery jak tu. To było miejsce, gdzie na początku lat 80., gdy rodziła się pruszkowska grupa, Praga umiała skutecznie odpędzić nie byle kogo, a samego Barabasza i Dzikusa. O tym wydarzeniu krążą już mity, mówiące, że nawet dostali tam po grzbiecie. Jeżeli chodzi o jedną z większych legend wschodzącego Pruszkowa, jakim był bez wątpienia stary Dreszcz, to mamy tu książkowy przykład człowieka, który bardzo lubił swoją pracę i wykazywał się w środowisku pruszkowskich gangsterów wyjątkową nadgorliwością, a nawet sadyzmem. Był wyjątkowo bezwzględny i brutalny, zarówno w domu, jak i na ulicy. Gdyby żył w latach 90., miałby szansę przyćmić swoją legendą kilku starych pruszkowskich, a kuriozalny w tym materiale, że sam wyhodował na swojej piersi swojego kata, bowiem został zabity przez rodzonego syna, który zdradził pruszkowskie ideały, przyłączając się do największego wroga pruszkowskich, czyli dziada i wieśka wariata. Dreszowie to bez wątpienia bardzo ostrzy zawodnicy tamtych lat. Inne gwiazdy, które przewinęły się w cudzysłowie, tak, w stołecznej gangsterki, to na pewno dziad chociażby, tak, no ogólnie, w legendarnym nazwa. Kiedyś też pojechał tam stary Pruszków w osobach Barabasza Dzikusa, no ale no niestety dostali po bombie. Barabasz dawał spać gdzieś w kartonie, które stoi gdzieś tam po stoiska. No w latach 80. Pruszków nie był jeszcze taki wypromowany na pracę, mówi, jaki Pruszków. Niech się Pruszkowa nie było, no w drugiej połowie lat 80. już zaczęło się słyszeć o Pruszkowie, bo aktywnie działali zwłaszcza na serstwie Bosa, którzy no, po prostu przeważnie byli znani z tego, że rozpierdali banki w popularnych pole do ich rozwoju otwierało się już u schyłku wielkich przemian ustrojowych, upadku PRL-u i perspektywy rychłego otwarcia zachodnich rynków. Jednym z kultowych miejsc, które rozpościerało możliwości do prowadzenia złodziejskiego procederu na szerszą skalę, był właśnie Bazar Różyckiego, gdzie planowano przestępcze akcje. To tam przenikały się również szlaki niemal wszystkich liczących się figur warszawskiego półświatka. Srogie, ciemne kamienice i zaułki ulicy Stalowej ukształtowały charakter brutalnego, bezwzględnego kryminalisty Jacka D. pseudonim Dreszcz, uznającego tylko jedno prawo – prawo siły i pięści, jako sposobu na torowanie sobie drogi do życiowego sukcesu. Jacek Dreszcz, pseudonim Dreszcz. No, ciekawa postać, tajemnicza. Jeżeli chodzi o najbardziej znane, takie najdrastyczniejsze zdarzenie z jego udziałem, no to trzeba wspomnieć o wyzwaniu oka jednemu z czekających przy postoju na taksówkę, no, który zwrócił Jackowi uwagę, że ten wypał się bez kolejki, prawda? No Jacka wartość ludzkiego życia nie była jakąś specjalną wartością. No, wiele lat spędzonych w więzieniu zrobiło swoje. Jeżeli chodzi o Dreszcza, pochodził z Pragi, konkretnie z ulicy Stalowej. W tamtym czasie było najgorszej ulicy w Warszawie, bo mieszkały tam dosłownie w samym Będziowie.
straszne ściana, prosta kamienica, no same te wery kręciły się w pobliżu piaty i wojna. Jeżeli chodzi jeszcze o resztę, no urodził się pod koniec lat 40, że tak się zaraz po drugiej wojnie światowej, no był z tego pokolenia właśnie polskich swojaków, złodzieje. Miał swoje specyficzne poczucie humoru. Może nie dysponował im tą mającą muskulaturę. Mierzył około 1,75 cm. Nie pakował na siłowni, ale był naturalnie silny, gruby, takiej grubej kości. Porównałbym go do litewskiego strachmera Sawickasa. W ulubionej miejscówki Jacka Kurasza to na pewno Kassandra, Zdobacza Różyckiego, Siłą Rzeczy, ogólnie cała Plaga Północ. Natomiast bazar na tym to stanowi jego piaskownicy. W latach 80. wszyscy przestępcy przerzucili się na kartki. Wyszli tam do budynku urzędu gminy. Zapowiadało się niewinnie, dzieci oglądał telewizję, przeszli obok po cichu, starali się dotrzeć na pierwsze albo drugie piętro. Do tej strony pojawiła się kasa. Dzieci nie wysłuchać, że ma fotelu, jak dreszcz zaczął rwać łomem tę szafę pancerną. I to jest chłopaków tam opowiadał mi później, że dosłownie myślał, że posłał się ze strachu. No, jak on się dorywał do tej szafy, zaczął rwać w taki sposób, od wczesnych lat młodości jego osoba była dobrze znana organom ścigania. Szybko zapracował sobie na miano niezłomnego gita. Psiarnia nie potrafiła go nigdy złamać. Znajomości z więzienia oraz znacząca aktywność na praskim bazarze pozwoliły Dreszczowi na bliskie kontakty z raczkującą jeszcze wówczas grupą pruszkowską, której marka zyskiwała jednak szybko na znaczeniu. Zapewne w Jacku Dreszczu, mimo mrocznej historii życia, tliła się jednak postawa ojcowska. Irytowały go niektóre zachowania syna. Być może podświadomie nie chciałby Czarek stał się jednym z wielu podobnych mu chłopaków z miasta. Ale prawdopodobnie staremu Dreszczowi zabrakło też finezji i umiejętności dyplomatycznych, aby zrozumiale wyartykułować przed synem swoje zdanie i obawy. Prawdopodobnie bardziej też udawali, że go robią ze strachu. Nie szanował swojej żony, poniżał ją, bił. Tak samo traktował swojego syna Czarka. Dziecko było cały czas przez niego poniewierane. Zwieńczenie burzliwego kontaktu Jacka Dresza z synem Czarkiem doprowadziło ostatecznie do tragedii. Czarek stawał się więc ofiarą poniżeń i drwin ze strony ojca. Trenował boks. Zaliczał się do ulicznych zakapiorów, takich, którym schodzi się z drogi. W przypadku fizycznej konfrontacji z ojcem stałby pewnie na wygranej pozycji. Narastająca w nim frustracja popchnęła go do podjęcia decyzji o wyjściu z szeregów Pruszkowa. Młody Dreszcz przeszedł pod banderę ekipy z Ząbek, stając się człowiekiem słynnego Henryka N., pseudonim Dziad. Wkrótce stanął na linii frontu wojny między grupą praskoząbkowską a Pruszkowem i wraz z braćmi N. walczył przeciwko swoim dawnym kolegom. Przypisuje mu się udział w organizacji dwóch zamachów bombowych na Saskiej Kępie i Gocławiu. 19 czerwca 1993 roku na warszawskim Tarchominie na klatce schodowej w bloku przy ulicy Śreniawitów doszło do brutalnego morderstwa. Kule dosięgły Jacka D., pseudonim Dreszcz. 4 pociski trafiły w głowę, a 4 w korpus. Zabójca chciał mieć absolutną pewność, że ofiara nie przeżyje. Według ustaleń śledczych sprawcą zamachu był Cezary D.
Stary Dreszcz przyjechał tego dnia w odwiedziny do byłej żony, której regularnie przywoził pieniądze. Planował wymianę okien na nowe, wyposażone w kuloodporne szyby. W momencie śmierci Jacek D. miał 47 lat. Czasem Czarek stał się po prostu z nienawidzonym wrogiem Pruszkowo. Zastrzelił ojca i od razu przyleciał do Kiełbachy po pieniądze swojego starego. Wojtek szybko mu opowiedział, to nie są pieniądze dla ciebie. Ale chuj ty będziesz o tym decydował. Nawet by ty kasa mojego ojca. Odpowiedział Czarek, tak? Mieliśmy dyspozycję od starego Dreszcza. Jak ty się coś stanie, to wszystko przekazujcie na mojego drugiego chłopaka. Stary Dreszcz miał drugiego syna, który chorował na wodogłowie. Mieszka to dziś z matką, ale trochę nie ma. Kiełbacha przekazał mu kasę zgodnie z życzeniem Jacka. Cezary D., pseudonim Młody Dreszcz, stał się śmiertelnym wrogiem Pruszkowa. Nieobliczalnym okrutnikiem, siejącym postrach na mieście. 30 października 1995 roku jako kolejny człowiek z miasta zapisał się w historii młodych, którzy żyli w latach 90. Barwnie, intensywnie, ale krótko. Kule dosięgły go na warszawskim Wawrzyszewie, obok bloku przy ulicy Szekspira. Staruszka poruszająca się chodnikiem przy pomocy balkonika, zapytana 20 parę lat później przez naszą ekipę o historię zamachu i ofiarę, odpowiedziała krótko. Mieszkał na parterze w klatce numer 12. Nikt go tutaj nie lubił. Jesienią nieznani sprawcy zastrzelili Cezarego D., który miał zeznawać w procesie Pershinga. Po aresztowaniu w sierpniu 1994 roku Andrzeja Kolskiego Pershinga, uważanego za szefa mafii pruszkowskiej, kilka grup walczy o wpływy w gangu. Na początku roku miał miejsce zamach bombowy na innego z szefów tej mafii, Jarosława S., pseudonim Masa. Właśnie Kiełbasę podejrzewano wówczas o jego zorganizowanie. W mieście mówiono, że w rozpacz po śmierci Czarka wpadł dziad, który traktował go jak syna. Tak oto tragiczny splot okoliczności, urażona duma i brak refleksji doprowadziły do przedwczesnej śmierci ojca i syna, niechlubnych wychowanków ulicy Stalowej.